Cześć, znajdujemy się na dniach Starogardu Gdańskiego. Jesteśmy po moim koncercie, zagrało się super, występ się bardzo udał. Oddajemy Ci klucz do bramy. Zwycięzcami kolorowodu środowiskowego domu samopomocy. Proszę o wielkie brawa dla wszystkich naszych gości, którzy są z nami na scenie. Dni Starogardu 2023 uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo fajnie, była niesamowita energia, no niesamowite przeżycie i cieszę się, że trafiłam akurat na taką cudowną publiczność. Panie i panowie, teraz na scenie Vicky Gabor. Bardzo fajna publiczność. Każdy śpiewał i tańczył, więc była naprawdę super energia. Kolejne dni Starogardu Gdańskiego. Niezwykle udane. Wspaniała pogoda. Myślę, że mieszkańcy dopisali swoją obecnością, nie tylko mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, powiatu starogardzkiego, ale też mieszkańcy Polski i również goście z zagranicy. To wielkie święto dla mieszkańców naszego miasta. Moc atrakcji była z nami. Wiele gwiazd. Warto tu było być. Już teraz na tej scenie zespół Blue Cafe! Cześć, tu Blue Cafe. Słuchajcie, jesteśmy w fantastycznym koncercie. Publiczność niesamowita w ogóle. To była magia, duchowość i wszystko, wszystko, wszystko. Bardzo chcemy tutaj wrócić. Dziękujemy Wam za wszystkie niesamowite emocje i za Waszą dobrą energię. Cześć! Z całego serca pozdrawiam wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego, którzy tak cudownie i w tak znacznej ilości dzisiaj przyszli na koncert. Mam nadzieję, że te przeboje, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, będą Waszymi przebojami. Bawcie się dobrze. Dziękuję. Wczoraj na koncertach, bardzo fajnie. Fajnie zorganizowane tutaj jest atrakcje dla dzieci i dla dorosłych, więc polecamy i polecamy przyjazd do Starogardu. Super. Pierwszy raz dostałam autograf i się bardzo ucieszyłam. I jest to dostępne dla wszystkich i tylko przychodzić, cieszyć się i nucić.
sądzę, że koncert Filipa Peplińskiego to był najlepszy koncert, na jakim byłem. Na wszystkich koncertach jesteśmy i są bardzo dobre. Jak do tej pory nie można mówić, że było źle, bo jest dobrze. I tak dalej niech jest. Ładnie jest w parku i można wygrać różne gry, konkursy. Bardzo mi się podobają w tym roku Dni Starogardu. Dla każdego jest coś fajnego. Ogólnie to przyjechaliśmy też ze Tczewa, gdzieś tak trochę dalej. No i bardzo fajnie jest, podobało nam się i na pewno będą super wspomnienia. Było super i polecamy bardzo, bardzo polecamy, tak. Dobrze się tu czuję i jest bardzo fajnie. Witam serdecznie, generalnie bardzo fajny festyn, mi się podoba. No i generalnie jest super, nie? Pozdrawiam całe Zblewo. Naprawdę bardzo miło, fajnie, poczułam się o wiele młodsza i naprawdę bardzo fajne są te imprezy. Niech są co roku, bo to jest bardzo przyjemne, to świadczy o naszym mieście Starogardzie Gdańsku. Zapraszamy za rok również.